Pani posłanko. Dziękuję bardzo. Pani marszałek, panie ministrze. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu to także bezpieczeństwo pieszych. I co roku ginie ich ponad 1000, a ponad 10 tysięcy zostaje rannych. Chciałam się dowiedzieć, jakie ministerstwo ma propozycje nowych rozwiązań poprawiających taką tragiczną sytuację i mającą na celu zmniejszenie ilości ofiar. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, winien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwu pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych. I o tym mówi prawo o ruchu drogowym. Ja się chciałam zapytać, czy ministerstwo ma jakiś pomysł na zmianę tego zapisu, tak aby bezpieczeństwo pieszych było zdecydowanie większe, a także chciałam się zapytać, jakie ministerstwo ma propozycje nowych rozwiązań dotyczących tej grupy uczestników ruchu drogowego. Chodzi mi o rozwiązania edukacyjne, legislacyjne, czy może nawet infrastrukturalne.